niebie żulem. No guziku, no. Cześć. Witam was. Padus w swojej kuchni. Miejmy nadzieję, że to będzie kuchnia od nowego sezonu Padus. Gotuje Padus pichci. Jeszcze nazwy nie wynalazłem. Zobaczymy, co to będzie. Czy w ogóle coś z tego będzie. A witam was, Padus, tym razem nie z piwnicy, nie ze strychu. Z tytułu już wiecie chyba, o co chodzi. Muszę was witać właśnie ze swojego domu. Bo rzucam wyzwanie. Rzucam wyzwanie medycynie. Rzucam wyzwanie specjalistom. Rzucam wyzwanie wszystkiemu temu, co się mówi. Na przekór zmysłom. Na przekór tego, co się czuje i czego, co można wyczuć. Nie testowałem. Nie próbowałem, to znaczy no z butelki tylko. No i z butelki znaczy, że nie to, że nalewałem w kieliszek. Może być ciekawie. Wybrałem najbardziej aromatyczne i zróżnicowane butelki, jakie mam w tej chwili, co mi mogą zaoferować. Oczywiście dym mogę wybrać inny. Mogę na przykład walnąć sobie Smokeheada, ale muszę się postawić na starym sprawdzonym Benbrakenie Eilinasie, a dlatego, że dym jest w tym na tyle bardzo mocny i wyczuwalny, że zobaczymy, co się może pod tym kryć. Tak więc korzystając ze starego dobrego polskiego L4, zapraszam na wal z Padusem. O, wal z Padusem, to ja dla was odkrywam ten świat. O, wal z Padusem, bo każda whisky ma inny smak. Wybrałem tym razem kieliszki Krosno, które tak na Instagramie zareklamowałem to złe słowo. Po prostu pokazałem, że je kupuję, bo cena 30 tam parę złotych za 6 kieliszków, kurwa, degustacyjnych do łychy. To jest coś po prostu bajeczka. To żeby jak najbardziej oddać zapach. Myślę, że one będą jak najbardziej współgrały ze wszystkim. Ale Padus pierdolisz. Dobra, Padus nalewaj. Słuchajcie, jako że... No, nie róbmy z tego jakiejś tajemnicy. Jako że jest... Wygrałem po prostu konkurs. W testowaniu jednej, że tak powiem, z chorób. Zobaczymy. Padus, nie masz pomysłu, co dalej mówić. Miałeś pomysł po prostu, żeby tylko nalać, powąchać, wypić i zobaczymy, co będzie dalej. Miałem pomysł po prostu na to, żeby się przeprosić z Blagramem, bo to jest chyba lepszego momentu nie będzie, żeby się z Blagramem przeprosić. Tak więc Blagram. Skrajny słodkości. Słodyczy i deserowości. Wystawiam Glenfiddicha 12 na przekór giętkiej zakrywce, na przekór blokowaniu zmysłów poprzez chorobę. Jabłuszko Glenfiddich 12. Odcinek będzie szybki i treściwy. Krainy dymu, torfu i niespełnionych marzeń.
jaki reprezentuje stłamszony dym. Ben Bracken, Ayla. No age statement, bez deklaracji wieku. Ale pięknie zadzwoniło. Oraz z Wolnej Wyspy Irlandii, która jako jedna z mniejszych oparła się spod buta imperialistycznych zapędów Wielkiej Brytanii, Lambaj, który powinien się cechować delikatnością oraz słodkością. Na przekór tego, co może mówić mi mój nos i język. A więc mamy innowacyjność i delikatność, dym i osłupienie, jabłko i słodycz, smród i rozpacz. Chyba to wypikam. Jak myślicie? Jeżeli się pytacie o chorobę, niektórzy mówią, że to jest taka gorsza grypa. Albo lepsza grypa, po prostu się przechodzi tę grypę. Myślę, że każdy to przychodzi indywidualnie, ale dla mnie to chuja prawda, z tego co mówią inni. Dla mnie to jest zupełnie inny rodzaj chorowania, inny rodzaj choroby. Nie wiem, czy bym wolał, kurwa, grypę przechodzić. Chodzi o to, że początkowy stan choroby w moim przypadku to był masakryczny ból głowy i migrena, który bym chciał uniknąć. Skalibruję się Lambajem. Dlaczego? Dlaczego Lambaj jest moją whisky Lambay? Dlaczego Lambay jest moją whisky kalibracyjną? Dlatego, że te trzy tutaj będą bardzo odmienne i różnorodne. Ta według mnie będzie bardziej przypominała Glenfiddicha ze względu na jej taki ogólny profil słodyczy, tak więc z nią się skalibruję. I powiem wam, co czuję i co mam zapachu. Może po prostu będę wszystkie je wąchał naraz. Nie wiem, nie myślałem jeszcze nad, że tak mówię, nad koncepcją odcinka, zobaczymy co będzie. Tak więc, nalałeś sobie w ogóle sztaganka. No dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o moje zmysły wzrokowe, są jak zwykle sokole, znaczy się takie same, czyli chujowe jako sokół emeryt. Już wiem, co wam mogę powiedzieć. Mianowicie, Lambay. Argon. Azot. Tlen
O, dwutlenek węgla. I inne. Co wam mogę od razu tu powiedzieć? W każdej z tych, co wywąchałem, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie czuję nic. Mianowicie czuję. Dokładnie. Pamiętacie, jak wymieniałem wam skrajny taki. Główny profil zapachowy jest zachowany. Tu jest słodko. Tu jest dymnie. Tu jest jabłkowo. A tu jest no. A tu jest w miarę. Tylko, że jak ja mówię, że tu jest dymnie, tu jest jabłkowo, tu jest słodko, tu jest w miarę, to mi nie chodzi o to, że ja czuję tu jabłko, czuję tu dym i tak dalej. Jakby to nazwać, jakby moje zmysły węchowe zostały na tyle sparaliżowane, że to jest niewyczuwalne mocno. Tylko po prostu, kurwa, czuję, że tu jest delikatnie tam gdzieś z tyłu, kurwa, z tyłu tutaj w muszczku jest jakiś dymek, tutaj jest jakieś inne jabłuszko. Jest spoko. Potrafiłbym profil jakby wiecie o co, kurwa, kaman. Ale jak jest z zapachem, zobaczymy zaraz. Lambej. No mówię, no, delikatnie tam jakiś zapach jest. O, właśnie, jakbyś nalał sobie do takiego kieliszka degustacyjnego wody, zwykłej wody, destylowanej, albo takiej przefiltrowanej i tam parę kropelek tej łychy wpierdzielił. To jest właśnie to, o czym mówię. Taki rozwodniony, rozwietrzały zapach łychy. No, co wam będę mówił, no nic więcej nie wywąchał. Salut, amor i dinero. Koronawirus sprzyja alkoholizmowi. Bo czujesz delik. Ja tutaj miałem sztagana takiego naprawdę w chuj. Przełknięcie. Prąd delikatny. Czuję, że to jest alkoholowe. Ale porównałbym to do wypicia jakiegoś wina. Do prostu do kieliszka wina. Jeżeli chodzi o taką alkoholowość, nie? Na pewno nie jest, nie był ten lambej odrzucający na plusik. Co teraz? Przepraszam się z Blagramem. Mam nadzieję, że się z nim przeproszę. Lepszej sytuacji nie będzie, słuchajcie. Chwila próby. Jestem dobrej myśli. Słuchajcie, no zapach jest na pewno ostrzejszy niż lambej. Czy będzie lepszy niż lambej, czy gorszy? Sprawdźmy to.
bywało gorzej. Bywało gorzej. Gdzie jest kola? Nie pytajcie. Nie, słuchajcie, najlepiej ze wszystkich mi weszła teraz, ale serio, najlepiej mi się teraz Black tam wszedł. No i tak, słuchajcie, co nam zostało? Mianowicie, gdzie jest ten korek, bo nie wytrzymie, po prostu muszę go zakręcić, muszę zakręcić tą butelkę i będę się mnie chuj strzeli. Tutaj, jeszcze jeden łyk. Został ten braken. Nas, or, Wendraken nas, oraz Glenfiddich 12 w sam raz. Enendumo rike facet orba borho usum sekar deus deus kas patadeu i mo re le pax raibus a raibus a i mo re le pax. Glenfiddich 12, czyli jabłuszko mocy. Gdzieś tam na końcu tego kieliszka jest tam to jabłko, ale to na koniuszku. Tak to nie jest, nie ma nic czuć. Czuć tylko ten taki apple crisps. Apple crisp. Po prostu przełamane jabłko powąchane, ale to nie to takie bardziej wyraziste, tak naprawdę gdzieś tam w oddali zaznaczone, a tak to obec tego nic. Co i tak jestem bardzo zadowolony, że da radę to wyczuć. Pozdrowienia dla sąsiada, który chyba myje gary. Dobra, co chyba będzie, że pan zgadał. Uwalnie pijacie, nie pijacie. No to tak. Było ok. Mało alkoholowo. A w ogóle za każdym razem sobie mówi, to mam, wiecie, ten pas, bo wyskakiwał z boku. Mało alkoholowo, jabłkowo, znikomo. Ale przyjemnie, na pewno przyjemniej niż Lambej. No cóż, nie przedłużajmy odcinka. Tak delikatnie dym, ale delikatnie, no, kurwa, naprawdę na koniuszku dym jest, na koniuszku jest prawie przytłoczony niczym, po prostu zapachem atmosfery.
Nie no. Delikatny dymek. Po prostu. Nic więcej. Porównałbym to na przykład jak jest na przykład Black Label, nie? W Black Labelu możesz czuć profil zapachowy taki whisky, ale gdzieś na koniuszku masz jakiś kurwa poświąt, hashtag poświąt, masz poświąt dymu, tak więc tutaj czuję tylko ten poświąt właśnie samego dymu. To jest takie właśnie natężenie dymności. Salu. Do dużego sztagana sedna nagleś. No i tak, słuchajcie. Ostatni kielon alkoholowy. Przyznaję, alkoholowy. Ale gładki. Oby wszystkie łychy spakowały tak jak po koronie, to by nie trzeba było tyle pieniędzy wypierdalać. No i tyle. Słuchajcie. Jak Najman. Nawet nie będę się z wami szwabił, że nagrywam to w tym samym dniu, nagrywam to tydzień później. Dokończam ten odcinek tydzień później, dlatego że sami pewnie widzieliście, jak z minuty na minutę, z sekundy na sekundę, z bomby na bombę staczałem się. Jakbym z te ostatnie naprawdę chwilę łącznie skrawałem, totalnie nie nadawały się do publikacji. A zacząłem to nagrywać ogólnie już i tak po trzech piwach. I musiałem to nagrać, bo no innego tego no nie wiedziałem, czy będę miał czas jeszcze to nagrać później, no po prostu. Poza tym mam pytanie do jakiejś audiofilii w tym stylu, bo mam problem, mianowicie bardzo bym chciał powrócić do nagrywania tej już pieprzną ziemię o tym oto mikrofonem, bo on mi fajnie zbierał. To był mikrofonik stereo. Jestem z niego bardzo zadowolony, ale zarówno mój stary kabel coś mi zaczyna buczeć. Jak kupiłem nowy, to buczenie już jest jak skurwysyn. Zaraz pokażę. Odepnę wam teraz stary kabel. Ten niebieski, na którym nagrywałem na strychu. I po przylocie do Polski stało się takie coś. A teraz podepnę ten nowy. Mówię, fajnie, wreszcie będzie działać. Wszystko będzie w porządku. Będzie fajniutko. Podpinam ten nowy, uwaga. No, i jest w ogóle chuj. Podepnę mikrofon. A podepnę mikrofon i jest gitara, tylko że no, on ma kabel dosyć króciutki, tak więc wiecie. To odepnę, polecę dalej na stokowym. Sprawdzę, czy mi na pewno kadr mi się spieprzył, to go poprawię. O, gdzieś tu to było. Dobra, to jeżeli jest to jakiś audiofil, który mi powie, o co chodzi. Jest to zwykły mini jack. Mikrofon jest dwużyłowy. Znaczy, no wiecie, o co chodzi, ma dwie te... czajcie. Jest po prostu stereo. No to kupiłem też kabel stereo. Nie wiem, może chodzi o to, że jest jakiś kabel mikrofonowy, albo po prostu muszę wyjebać stówę na kabel. Nie wiem. Zobaczymy. Kabel dociskam. To chodzi na bank, ale dobrze, bo troszeczkę zaszedłem tematu.
Kończąc ten odcinek, Mac mi nie jestem pewien, czy mi wrócił na 100%, wiem, że mi wraca. Na pewno jest lepiej. To na szybko jeszcze wyśrubujemy długość odcinka, bo ostatnie odcinki będą takie krótsze. Walnimy sobie Baczusia jako kalibrację i Jaśka Czarnego Alay Ojin. Ten odcinek będzie pełen pasków, czyli zapraszamy na pasek od Baczusia. O tak. I zapraszamy na pasek od Jaśka z AI 12. Kolory. O Jezu, znowu sztagan. Kolory jak zwykle. No ale dobra. Woda. Za profesjonalnie bardzo to robisz. Ale żeś to zrobił. Dobrze. Znowu będziesz musiał te kieliszki myć. Jakoś coś się dzieje, że zaczynam kieliszki myć. W ogóle zastanawiam się nad wystawieniem na Wośpa aukcji charytatywnej walenie z padusem. Co o tym sądzicie? Ile jesteście w stanie dać na dzieciaki za przyjemność walenia ze mną? Jakby się sam zalicytuję, kurwa. No dobra, tutaj to za regresyjne nie jest. Oficjalnie czuję, że jest słodziej, nie słodko, jest słodziej. Jest ostrz. Jest delikatnie ostro. Spróbujemy jak te, jak tamte na kanałach. Kurwa, cały stół się trzęsie. Ja pierdolę. Nic się nie zmienia. Dobra. Jakąś nagrodę to zdobyło ostatnio. Na złotą łychę nie ma co liczyć. O właśnie, nie przygotowuję się mianowicie do, a propos de facto, do Padus Whisky Awards 2021. Myślę, że w przeciągu tygodnia, w następnym tygodniu będę to nagrywał, bo odcinki do końca roku mam już nagrane. Prawdopodobnie ten odcinek, co nazwiecie, już pójdzie po nowym roku, ale pewnie Pan Złyski Awards pójdzie później, jeszcze jak pod koniec, możliwe, że stycznia, tak jak wtedy, na rocznicę kanału. Zobaczymy. Przepukam gębę. Kurwa, jaka dobra woda. Gdzieś te filtry do wody. Naprawdę jazda. Drogie to w kurwę w eksploatacji, ale może tańsze niż zwykła woda butelkowana. Ale jest naprawdę fajnie. I herbatka lepsza. I przepitka lepsza. Podobno właśnie wodą jest najlepiej przepijać. Coś w tym jest. No, od razu mnie dym przypierdolił w łeb. Naprawdę smolisty. Może trochę taki słonawy, ale to
może mi placebo napierdala odnośnie tego smokeheada i teraz wszędzie szukam tego właśnie zapachu słonawego, morskiego. Ale na pewno jest spalony, grillowy. Bardzo przyjemny, jeżeli ktoś lubi dymy. Jeżeli chodzi o zapach, to jest jeden z takich moich typowych dymnych na razie. Zastanawiam się właśnie, czy rozgraniczać pan z Hewars tak bardzo w chuj. Ale to zaraz. No, ona jest dobra, jebana. Ona jest bardzo dobra. Smaczniusia, smaczniusia. Delicja. Ale właśnie, zastanawiam się nad rozwaleniem tak bardzo tego padu z whisky a Walls na ładnych parę odcinków. Bo nie wiem, czy właśnie zrobić tylko no price statement. I tanio i pewnie. Zastanawiam się właśnie to rozwalić między NPS-a, TIP-a, między właśnie słodkość dym i w TIP-ie. Jeżeli tam powiedziałem odwrotnie, dobra, chodzi o to, że w TIP-ie żeby był słodkość dym i NPS słodkość dym. Plus jeszcze jedna taka mała nagroda wyróżnienia za niespodziankę roku. Niespodziankę roku już mam, pewniaka. Nie zmienię chyba zdania, pokażę wam później. Tylko, że jest jeden szkopuł. Szkopuł jest taki, że nie jestem pewien, czy ze strychu zabrałem łychy złote. Jeżeli nie, to moja kobita, jak zobaczy, że wydałem kurwa pieniądze tylko po to, żeby kupić tego złotego szpreja, żeby kurwa pomyśgać kurwa gerlachy, to mnie kurwa zajebie żywcem. Ale zobaczymy co będzie, jestem dobrej myśli, że jednak, bo zdaje mi się, że nie zapomniałem złotych moich wziąć. Chyba ich tam miałem 6, tak więc NPS dym, NPS słodycz, tip dym, tip słodycz, niespodzianka roku, a szósty może coś wymyślę. Głosowanie widzów. O kurwa, słuchajcie. To dam na relację. Za niedługo. Dam to. Nawet może zaraz zejdę do piwnicy i dam relację, żeby głosowali, co powinna dostać nagrodę publiczności jako szósta złota wychada gali. Padł Whisky Awards 2021. A teraz. Kawał. Jak widzicie, mandarynek już nie ma. Przyszedł najman i opierdolił. Ale padł z makawał. Tak więc... Trzymajcie się. Nie no, będzie średni. Dobra. Kobitka miała taki problem, że mianowicie miała taką zajebiście wielką kurwa dupę, ale była deska, płaska, normalnie jak skurwysyn, nie? No i... No co, no trzeba coś tam zrobić, nie? No to chodakowskie nie pomogły, tam jakieś te lewandowskie nie pomogły, ćwiczenia. No to trzeba zasięgnąć poradę specjalisty. Wyciągnęła sobie kartę do lekarza, zapisała się, no i tam czeka w kolejce, czeka, w końcu wchodzi jej kolejka. Puk wchodzi do gabinetu, a lekarz... Baba kurwa czerwona, zaraz spierdala, jej nie ma, nie? Ale no to chuj, no jak nie ten lekarz, to może następny, może tam był jakiś pierdolnięty. Zapisuje się do następnego lekarza, za 3 miesiące przylatuje do innego lekarza, czeka w kolejce, jej kolej, puk, proszę, kobieta wchodzi, lekarz... Kobita kurwa wypierdoliła, ale mówi nie, dobra, to 3 razy sztuka
inne miasto, inny powiat, następny lekarz, będzie dobrze. Umyja wizytę za pół roku, kurde, przychodzi, wiecie, ciuchy takie bardziej workowate, żeby nie było tam za bardzo od razu nic widać i tak dalej. Czeka w kolejce, przychodzi jej kolej, puk, a kobieta tylko tak lekko otwiera drzwi, wystawia tylko głowę. Dzień dobry! Dzień dobry. Proszę pana, ja wejdę, ale czy pan doktor nie będzie się śmiał? Nie będę. No to kobieta wchodzi, a kurwa doktor powstrzymuje się kurwa samym sobą, nie? Co pani dolega? No, jak pan widzi, no mam dużą dupę, a małe piersi. Czy może pan na to coś poradzić? Lekarz myśli. Zastosujemy leczenie niekonwencjonalne. Niech pani dwa razy dziennie weźmie sobie kawałek, taki mały, papieru toaletowego i tak o, wciera. I tak dwa razy dziennie i będzie dobrze. Ale panie doktorze, to coś pomoże? Na dupę pomogło, to na piersi może też. Kończymy ten długi odcinek. Padus pije, Padus wali. Padus nigdy ci nie przewali. Padus... Dalej czuć, ale jak się ci przylepił ten kieliszek. Padus wącha, Padus dziucha. Padus nigdy cię... Do zobaczenia.